Każdy wie, że większość podejmowanych postanowień noworocznych kończy się porażką. Odpowiedzialne są za to cztery rzeczy. Po pierwsze, postanowienia są z reguły zbyt ogólne. Na przykład postanowienie chcę więcej ćwiczyć. Co to właściwie znaczy? Ile czasu chcesz ćwiczyć konkretnie? 15 minut? 2 godziny? Jak często? Codziennie? 2 razy w tygodniu? Jakie to mają być ćwiczenia? Po drugie, postanowienia dotyczą najczęściej prób zerwania z negatywnym nawykiem. Na przykład rzucę palenie. A to jest o wiele trudniejsze niż stworzenie nowego pozytywnego nawyku. Po trzecie, wprowadzenie postanowienia w życie boli. Walka ze złym nawykiem jest bolesna, przez co zaczynamy szybko wynajdywać tysiące usprawiedliwień, by danego dnia pominąć pracę nad nim. Po czwarte, w postanowieniach noworocznych zbyt mocno polegamy na sile woli, a to ograniczony zasób. Zamiast polegania na sile woli, lepiej wyrabiać sobie nowe pozytywne nawyki, które nie wymagają takiego samozaparcia. Dlatego postanowienia muszą być mądre, czyli smart. Smart to skrót pierwszych liter określających właśnie taki mądry cel. Aby cel był możliwy do osiągnięcia, musi być po pierwsze S – specyficzny, konkretny, prosty. Na przykład zacznę dbać o zęby. M – measurable, mierzalny. Na przykład będę codziennie 2 razy dziennie myć zęby i czyścić je nitką. A – ambitny, atrakcyjny. W przypadku zębów to może być troszeczkę trudniejsze, ale można myśleć o efektach. Na przykład będę miał piękny uśmiech dzięki ślicznym, zadbanym białym zębom. R. Realistic, realistyczny. 2 razy dziennie mycie zębów, czyszczenie przynajmniej raz dziennie ich nitką i chodzenie co pół roku do dentysty wydaje mi się w miarę realistycznym celem. T. Timeable, ściśle określony w czasie. To oznacza, że na przykład te wizyty u dentysty czy u higienistki, która zdejmie kamień nazębny z zębów, sobie wpiszę już w tej chwili w kalendarz i najlepiej też ustalę z dentystą, kiedy przyjdę. Poza tym, co jeszcze? Nie wystarczy cel. Trzeba jeszcze zrobić plan, jak go osiągnąć. Z konkretnymi terminami wpisać do kalendarza, regularnie sprawdzać, na jakim etapie realizacji planu jesteśmy. Być może nie będę zapisywać codziennego mycia zębów w kalendarzu, ale już wizyty u dentysty i higienistki tak. Cel powinien być poza tym pozytywny i niebolesny. Jak już wcześniej wspominałam, to trudniej zmienić negatywne nawyki niż wyrobić pozytywne. Schudnę to trudniejszy cel niż będę ćwiczyć sport, który lubię raz w tygodniu przez 40 minut. Lepiej stawiać na nowe, dobre nawyki. Może się okazać, że dzięki nim stare, negatywne, na przykład objadanie się z nudów, same niejako osłabną, wyparte przez nowe. Zauważył to mój kolega Łukasz, który zaczął wieczorem biegać, wskutek czego po powrocie do domu był tak zmęczony, że nie miał siły grać w głupawe gry na smartfonie, tylko od razu szedł spać. I jeszcze jedna sprawa. Cel musi być twój. Zrobię prawo jazdy. Bardzo konkretny cel, niezrealizowany przez kolegę w roku 2017. Dlaczego? Bo był narzucony z zewnątrz. To jego ojciec chciał, żeby wreszcie zrobił prawo jazdy, sam zaczął jeździć. Żeby cel został zrealizowany, musi być twój. To musisz ty widzieć korzyści, jakie ty odniesiesz. Jeżeli już stworzyłeś listę noworocznych postanowień, namawiam, by ją przejrzeć. Wybierz kilka celów, przerób tak, by były mądre, smart. Dopisz plan, jak konkretnie chcesz je osiągnąć, a może warto wybrać tylko jeden, dwa najważniejsze cele? Niech postanowienia noworoczne przestaną być sztuką dla sztuki. Mogą naprawdę służyć poprawie Twojego życia.